Witam serdecznie. Dzisiaj ponownie spotkamy się z Krzysztofem Winiarskim i porozmawiamy na temat dalszych brudów, które kręcą się po Polsce. Witam Cię. Witam Państwa. Jakiś czas mnie nie było. Tak. Ale dlatego, że materiały, z którymi do Ciebie przyjechałem, no musiały być udokumentowane. Musiałem to posprawdzać i tak się też stało i dzisiaj będziemy o tym dla Państwa przekazywać Państwu i rozmawiać. Super. Pierwszy temat. Utylizacja odpadów. Jak Państwo wiedzą, ochrona środowiska jest w zasadzie priorytetem dla nas, gdyż my z tego korzystamy, z czystej wody, z czystego powietrza. Nie da się jednak żyć w obecnych czasach, aby nie powstawały odpady, odpadki i tak dalej. Sposób ich utylizacji jest jak gdyby sztandarowym pomysłem dla każdego, który to chce robić. To musi być zrobione normalnie, jak to się mówi, i skutecznie przede wszystkim, tak, aby utylizować, nie niszczyć dodatkowo środowiska. Niestety na Śląsku jest kilka firm, które utylizują odpady z oczyszczalni ścieków w sposób wręcz nieprawdopodobny. One nie utylizują, one niszczą środowisko. No wiadomo, o co chodzi. O pieniądze. Potężne pieniądze idą dla tych firm. Podam jeden przykład. W ten proceder, o którym ja teraz mówię, zaangażowane były trzy firmy. Jakoś się tam nie bardzo mogli dogadać, chyba chodziło o zyski, i dwie z nich wykupiły swoje udziały, czyli jak gdyby zapłaciły długi tej trzeciej w wysokości 30 milionów złotych. Podejrzewam, że nawet tego nie odczuły. Pozostały na placu boju dwie firmy. I ja osobiście widziałem decyzję wydaną przez pracowników, urzędników Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach i instytucji im podległych. Nakreślmy, jak to działa. Otóż wodociągi, wojewódzkie wodociągi, ogłaszają przetarg. Do przetargu przystępują firmy i jest pokazany sposób, jak to sobie władza wyobraża, jak to ma być utylizowane. I tylko ten warunek, że spełnimy te narzucone rygorystycznie normy, daje szansę na wygranie przetargu. Ale tu jest jeszcze cena. U nas jest to chorobą polskich przetargów, że cena najniższa, wtedy wszystko bierzemy. Chociaż to wiadomo, jak to potem wygląda przy aneksach, a jakość jest tragiczna. Ja Państwu w skrócie i to naświetlę, jak powinno to być robione. Na decyzji jest to sprecyzowane bardzo dokładnie. Otóż firma otrzymała teren po dawnej elektrociepłowni. Tam były wywalane popioły, tam są metale ciężkie w tym. I sposób polegał na następujących czynnościach. Powinien być wykopany rów głębokości metra i szerokości metra. Długość nie ma znaczenia. I na tej głębokości metra, na przemian, zrzuca się osady z oczyszczalni, przykrywa ziemią, następne i następne, co 30 cm. Czyli 20 cm osadu, 20 cm ziemi. 30 cm osadu, 20 ziemi i tak dalej. Także więcej niż 3 warstwy na wysokość metra nie mają prawa się zmieścić. Okay. Na to stosuje się pewien płyn chemiczny. Będę wiedział producenta tego płynu, ale już z moich informacji wstępnych wynika, że firmy, które rekrutywują, to wcale tak znowu tego płynu nie stosowały. Jeden pomaga utylizować, drugi zabija zapachy. Jest taki producent w Polsce, który te chemiczne rzeczy robi. Do czego zmierzam? Otóż Państwo rozumiecie, że co 30 cm to jest jednak zabawa. To jest ogromny nakład pracy, środków i koszty rosną w górę. Stąd taka firma mogła obniżyć w stosunku do innej firmy. I tu podam imię tego człowieka, który chciał to robić i robi to dobrze. Na Śląsku się go stara wykończyć i wykańcza się go, chociaż on i jego rodzina kiedyś takie rzeczy robili. Ja widziałem na własne oczy linię technologiczną. Drodzy Państwo, podobna linia jest w środku Wiednia i nikt nie czuje tego, że to tam jest. Polega to na tym, że wrzuca się ciężarówką, tylko w tym momencie jest zapach do pojemnika tej linii produkcyjnej
ciężarówkę tych odpadów, zamyka szczelnię i z drugiej strony wychodzi nawóz, który się sprzedaje, daje rolnikom na pola. Tam jest mieszanka, rozdrabnianie, stosowanie wapna. Ja to osobiście na takim zakładzie byłem, dlatego wiem, co mówię. I to jest okej. No to rewelacja. No. W odległości no, od tej maszyny 10 metrów nie masz prawa czuć, co tam się robi. Ja kiedy poczułem, jak wsadziłem głowę do worka z nawozami, to dopiero wiedziałem, że to są nawozy. Natomiast tych odpadów nic nie czuć. I ten człowiek taką technologię ma i on to robił. Ale oczywiście konkurencja nie śpi. A to jest jeszcze człowiek, to jest pan Sebastian, nie będę mówił nazwiska. To jest człowiek, z którym ja współpracuję, ze mną. Pomagam mu w pewnych uzyskaniu pewnych informacji. To jest człowiek, który nigdy nikomu nie dał tak zwanej łapeczki. On w ogóle jak słyszy o takich rzeczach, to od razu się gotuje. I ja znam znowu człowieka, który wszystko na Śląsku załatwia przez łapeczkę. Nie będę teraz mówił, pozwolisz, że na następnym spotkaniu ja powiem, w jakim mieście, co i gdzie, bo to trzeba tępić. I ten człowiek przegrał. Oczywiście przetarg. Ten Sebastian. Sebastian, który tą warstwą robił, utylizował i który drugim sposobem to utylizował te odpady, zamieniając je na nawozy. Więc on robił dwie rzeczy. W gruncie robił dokładnie metodą narzuconą przez urząd. Tak. Dokładnie jak to ma być. A drugie z tych odpadów robił nawozy i sprzedawał. Popyt miał niesamowity, ale komuś zaszkodził widocznie. I tak się to dzieje. I pan Sebastian no, w tej chwili jest w kropce. Jak to robi ta firma? Tak, ta nieuczciwa. Ta uczciwa inaczej, o, tak to no. Powiedzmy. Otóż kopara wjeżdża na dany plac, koparkę, no. I jak głęboko sięgnie łychą, tak robi rów. 3 metry, 2, 5, jaki ma wysięgnik długi. Kopie rowy też o szerokości takiej podanej. I do tych rowów ciężarówki wywalają całą swoją zawartość z kufra. Po czym się to przyklepuje ziemią, jedna, druga, trzecia ciężarówka, no, jeżeli to jest 5 metrów czy 4 w dół, a nie ma mniejszych rowów, no to tych ciężarówek wejdzie na odległości 30 czy 100 metrów. Rowy się kopie w odległości od siebie około 1,5-2 metrów, a niektóre nawet bliżej, byle się tylko ścianka nie zawaliła. I co się, drodzy Państwo, dzieje? Tam, mówiąc delikatnym językiem, kolokwialnie są ekstrementa. Przesypane warstwą ziemi niezbyt wysoką, niezbyt dużą. Po jakimś czasie zaczynają się zapadać lekko. Nie daj Boże stąpnąć w tym miejscu. Bo to jest mokre. Tak, to pracuje cały czas. Staną, no, sprawdzane było, że człowiek, który tam stanie, po minucie już zapadł się ponad kolana. Niebezpieczeństwo polega na tym, że to jest w pobliżu siedzib dzikich zwierząt. Saren, jeleni, dzików. Będę miał dokumentację zdjęciową tego terenu, tej koparki, tych rowów i tych zwierząt. One przebiegają przez ten teren, są nieświadome tego, że część z nich tam zostaje. One giną, tam są zakopane już. One jak wpadną, to nie mają szans wyjść z tego. I jeszcze jak jest tak półtwardo, to tymi kopetkami sobie poradzą, ale w większości nie. Obok chodzą ludzie z psami na spacer. Bez zielonego pojęcia, że tak pewnie mają. Co ich czeka, gdyby 5 metrów psu rzucili patyk, pies pobiegnie, coś zacznie kopać, ktoś pójdzie po pieska. Wpadnie. Jaki jest koszt utylizacji robioną przez pana Sebastiana i narzuconą przez urząd, a jaki koszt, jak się wywala całe ciężarówki? I do czego zmierzam? To już pomijam to, no pomijam to ze sobą, ale robią jak robią, a więc ominęli całe nakazy i to, co zasugerował urząd. Wystawiają faktury, zarabiają ciężkie miliony na tym. Tam nie ma żadnej utylizacji, bo one po prostu tam, te nawozy są w głębi. Niebezpieczeństwo dla ludzi, którzy jak tam wpadną, to jak te zwierzęta pójdą. To może w przyszłości też służyć. Ja już wybiegam z racji tego, kim kiedyś byłem i dla kogo pracowałem. Tam jakby wrzucił zwłoki. To gdzieś, by się zutylizowały. To nigdy nie dojdą gdzie i co i tam już policja nie znajdzie, czy to było zabójstwa, czy nie. To jest taki teren dla też uczciwych inaczej. Ale, drodzy Państwo, kilkaset metrów od tego jest teren zaznaczony na niebiesko, gdzie nie wolno w ogóle wchodzić i jest to ujęcie wody. A mówimy o śląskim terenie, o mieście na Śląsku. Więc jeżeli kopie się rów na 4-5 metrów,
Znaczy myślę, że miasto możesz powiedzieć. No jest to w Rudzie Śląskiej. Mhm. To jest w Rudzie Śląskiej. Od razu zaznaczam. I ja rozmawiałem z różnymi ludźmi na ten temat i mogę tylko powtórzyć, co powiedzieli. Ja tego nie sprawdziłem, no ale może wiedzą. Na moje pytanie, no jak to się dzieje, że od tylu lat tak się dzieje? No mówię, no panie Krzysztofie, no nas nie stać, my tak nie pracujemy. Ale są ludzie, którzy wiedzą, komu i ile trzeba dać. No ja zadałem proste pytanie. A gdzie jest dyrekcja rejonowa, regionalna dyrekcja ochrony środowiska? RDOŚ tak zwany. No, zresztą byłem osobiście w tym RDOŚ-u, w innej zupełnie sprawie, podobnej tej, tylko w imieniu innej firmy. RDOŚ był dwa razy, drodzy Państwo, podobno był dwa razy i niczego nie stwierdził. No ale jak się wejdzie na ubitą drogę, gdzie ciężarówki jeżdżą i się popatrzy, że wszystko fajnie, koparka pracuje, tam są takie, widać pasy, tak komu się chce sprawdzać? No uczciwemu urzędnikowi tak. No ale jak on dostał dyspozycję, wejdź, zobacz, czy oni tam pracują, to dziękuję. Nie wierzę w to, że w taki proceder nie są zaangażowani jacyś decydenci. Bo skoro my z panem Sebastianem, wsadzając pręt w głąb, ten pręt poleciał sobie tak ładnie go wbił, jak w budyń, no to gdzie tu jest utylizacja, gdzie jest zabezpieczenie terenu? To jest jedna rzecz. Druga. To jest kilkadziesiąt hektarów ten teren. Następnie, jak już, bo ten teren jest już na końcówce, już wszystko tam wpakowali, co mogli i przejmują teraz teren 50 metrów dalej, na wzgórzu takim. Ten teren to jest pozostałość po elektrociepłowni, po popiołach, które tam były lata temu wysypywane, przykryte warstwą ziemi i na tym terenie, drodzy Państwo, rośnie trawa i to gęsta, krzewy, drzewa i tam te firmy mają zamiar... Ten nowy teren chcą zająć, ten, który jest już utwardzony, tam już rosną, już sobie przyroda dała, już środowisko sobie i natura dała z tym radę. Też tam jest planowane rozkopywanie i utylizowanie w sposób taki, jak oni to teraz robią. No i to chciałem właśnie poruszyć. I co mnie tu w tym wszystkim boli? Po pierwsze, robią to nie tak, jak trzeba. Po drugie, liczą to, jakby robili normalnie. No i ujęcie wody jest niedawno. I trzecie, najważniejsze, gdzie jest kontrola? Przecież urząd za to płaci, wodociągi płacą, ale kontrola przebiega, tak jak ja mówiłem, każdy, który by tam teraz podjechał i wsadził pręt w te miejsca, gdzie ja pokażę, no to zobaczy, jakie to jest twarde. No idzie się jak do budyniu i zwierzęta tam są padłe, które już stamtąd nie wydostały, są gdzieś tam na dole. A tak jak powtarzam, ja tam osobiście widziałem panie spacerujące z pieskami obok tego. I jest tablica, wstęp zbroniony. Tyle tylko, że ta tablica jest pochylona pod kątem jak trzeba, także nic nie można z niej przeczytać, nikt jej nie poprawia. Po drugiej zupełnie stronie drogi niż tam, gdzie ludzie chodzą i oni jak wchodzą, mieszkańcy, na tą drogę z boku, to idą wzdłuż, a tablicę już mają dawno za sobą i nie mogą jej przeczytać. To jest bardzo niebezpieczne. Dobrze. Drugi temat, temat pani Anny i jej męża. Może na początek posłuchajmy pani Anny. Dzień dobry. Nazywam się Ania Drzewiecka. Mieszkam w Rembertowie. Chciałam państwu powiedzieć historię, która mi się przydarzyła. Przytrafiła może o tak. Która powinna być scenariuszem filmu u Patryka Wegi. Nie u nas w domu. Pojechałam w styczniu do Holandii po interferon, ponieważ słyszałam, że jest dużo tańszy. Pewien lekarz do mnie mówi, jedź, to zorientujesz się, jak nie, to dam ci receptę i kupisz. Wymieniłam 10 tysięcy na 2000 euro i pojechałam kupić ten interferon. Interferon w Holandii jest tylko na receptę. W związku z tym wracałam ja z mężem i z jakimś chłopakiem, który tam z nami był. Z mężem pojechał. Mąż spał z tyłu na siedzeniu w samochodzie i dojeżdżając z powrotną drogą do Strykowa na Bramkach, napadła mnie policja. Ale było tak to spektakularne napadnięcie, że po prostu strzelali do nas. Wyciągając męża z samochodu, porażali go paralizatorem, bili. Była to policja Żoliborza. Dostałam tam padaczki na miejscu, wezwano pogotowie i sprzewieziono mnie na Żoliborz, na policję. Trzymano mnie na policji 76 godzin.
Nie dano mi picia, nie wezwano lekarza, tylko kazano podpisać, że nie chcę lekarza. Męża stłuczono, po prostu męża tak bili na policji, na Żeromskiego, była to policja Żeromskiego, tak bili, że powytrącali nadgarstki, krew uszami mu szła, po prostu dusili go, paralizatorem kopali. Policjant Żeromskiego włożył mu nóż w rękę, po czym jest ślad na dłoni, na lewej dłoni. I z niczego mąż dostał sankcji 2 miesiące. Pani sędzia powiedziała, że ma być mąż przewieziony na obserwację psychiatryczną czy neurologiczną, nie ma problemu, w ciągu tych 2 miesięcy. Mąż w tej chwili siedzi pół roku i nikt go nie widział, nie był żadnego lekarza. Nie został przewieziony, bo jest to punkt honoru dla pani prokurator, żeby go nie przewieźć. Wychodząc z sądu, gdy mężowi dano tą sankcję 2 miesiące, pani prokurator była ze wszystkimi policjantami na ty. Wyszła, podniosła ręce do góry i powiedziała: oto mamy lepszą zmianę, jest to państwo prawa. Dajcie człowieka, paragraf znajdę. W domu zrobiono przeszukanie, nic nie znaleźli, żadnych narkotyków. Nie wiem w ogóle o co chodzi, a mąż dalej siedzi. Mąż robi pod siebie, nie trzymają zbieracze. Jest problem z kręgosłupem, najprawdopodobniej ten kręgosłup jest wybity. Mąż nie kontaktuje, gdzie jest i o co chodzi. Z tego co wiem, to z Białęki pan dyrektor wystąpił o to, żeby męża przewieziono do szpitala, wychowawca też. Więźniowie piszą, że się boją z nim siedzieć, bo jest psychopatyczny. Mąż przez pół roku nie bierze leków, kiedy jest 20 parę lat na psychotropach. Po prostu jesteśmy załamani. Nie wiem, gdzie mam iść i co powiedzieć, gdzie komu powiedzieć. Teraz mąż został przewieziony na Chocimską, na jakieś dosłuchanie. W ogóle nie wiedział kto, gdzie i kiedy. Nie wiem, jak pani prokurator chce dosłuchiwać człowieka, który jest na pierwszej grupie inwalidzkiej, jest opiekuńczym, jest ubezwłasnowolnionym człowiekiem częściowo i ma kuratora. Nie mam pojęcia, o co chodzi i co. Nie wiem, gdzie iść. Bardzo proszę o pomoc. Nie wiem, co robić. I teraz zreasumujmy. Pani Anna wraz z mężem są bogatymi ludźmi. Byli w Holandii, pojechali do Holandii, tak. I wracając zostali na autostradzie już w Polsce, na bramce, gdzie się płaci za przejazd przez autostradę, napadnięci przez policję z Żoliborza. Czyli policja z Żoliborza pojechała do Strykowa na autostradę, również z helikopter brał w tym udział. 30 czarnych z bronią napadło na nich, strzelali. Co jeszcze? No, samochód został ostrzelany, widziałem zdjęcia tego samochodu, Mercedes. No tu albo mówimy prawdę, albo nic nie mówimy. Mhm. Mąż pani Anny jest niepełnosprawny i leżał z tyłu na tylnym siedzeniu. Tak. Ten samochód był zabezpieczony, nie wiem od kogo oni go wzięli, ale miał taką folię na szybach, które uniemożliwiły przestrzelenie. Kuloodporne, tak. Kuloodporne. Natomiast ślady po tych broni z pistoletu, z maszynowej są. Samochód jest ostrzelany, szyby na szczęście wytrzymały, to ich uratowało, rzucili się co prawda na ziemię. Helikopter ich pilnował z góry, wywleczono ich z samochodu. Pod zarzutami ta pani Anna, którą osobiście znam, jest chora na stwardnienie rozsiane. To jest ciężka choroba. Ja miałem przyjaciółkę, której córka chorowała lata, to trzeba było do Stanów potem lecieć, żeby ona tam już została, lecząc się. I u nas ten interferon, te leki są bardzo drogie. W krajach Beneluxu, które słyną również z narkotyku, no to wszyscy wiedzą, nie trzeba być policjantem z Żoliborza, jest dużo tańszy i ogólnie dostępny. Pani Anna pojechała z mężem po leki dla siebie i dla męża, które tam są tańsze, bo tu nasi nie refundują takich leków. A ten człowiek jest bardzo poważnie chory. Ja mówię bardzo poważnie chory. Jakby mi teraz pani Ania zadzwoniła, że mąż nie żyje, to ja bym było bardzo przykro, ale nie byłbym zdziwiony. Traktuje się go w tej chwili, no, jak psa to nie powiem, bo to psy się lepiej traktuje. Tam, gdzie on w tej chwili jest. Wywleczono ich z samochodu, rzucono na ziemię. No, bohaterska ekipa kominiarzy się nimi zajęła. Co się okazało? Oni jadąc do Holandii zabrali znajomego swojego syna, młodego człowieka, który też chciał się przejechać. No proszę, czemu nie? Państwo poszli do aptek, kupowali, a ten młody poszedł na miasto zwiedzać.
wracając, jak już rozłożyli na ziemi, to się okazało, że w kieszeniach tego człowieka, nie u pani Anny, nie u jego męża, znaleziono 19 gramów marihuany. Przy czym 9 gramów marihuany w opakowaniu szklanym, które zważono razem i wyszło 19 gramów. Z opakowaniem. Z opakowaniem szklanym. Tak jest, no bo no, wiesz, szkło też jest z marihuany. No tak. No przecież to nie mów znowu, że nie, to nasi fachowcy zaraz dojdą do tego, że to było z marihuany, dlatego ważone było. Tak. I za te 9 gramów, bo autentycznie było 9, dokładniej pół, no. Zatrzymano panią Annę. No, w warunkach, jakby to opowiedzieć, to przetrzymywano ją w areszcie. Nie pozwolono się z nikim skontaktować. Jak poprosiła o wodę, że jej się chce pić i ona musi mieć leki, no to co usłyszała, to się tu nie nadaje do powtórzenia. Męża oczywiście zaaresztowano od razu. Dostał 3 miesiące sankcji z tą ciężką chorobą. Co się z młodym stało, tym człowiekiem, tego nie wiem. Mhm. Czy on tam został zatrzymany, czy nie. Ale co najciekawsze, w protokołach jest, że to pani Anna i mąż mieli te narkotyki i jeszcze w samochodzie znaleziono. Mhm. Znaczy tam zarzut chyba 4 kg narkotyków, których nigdzie nie znaleziono, bo przeczepano też jej dom. Dom całkowicie, samochód rozebrano praktycznie. To było dość zimno, bo ona stała, zmarzła. W styczniu to było. W styczniu. Czekała przy tym, aż zrobią. No i potem były takie stwierdzenia policjantów, że o kurczątko blade, to teraz będę miał dopiero, bo ściągnąłem helikopter, a nic tu nie ma. No. I tak to właśnie wyglądało z grubsza. I jest czerwiec i nadal, koniec czerwca i nadal mąż gnije w więzieniu. Przerzucili go do innego. Stamtąd w zasadzie z informacji moich i tych, co jak pani Ania mi przekazała, no to stamtąd można nie wyjść. To jest i areszt, i więzienie, i psychuszka, coś tak na wzór dawnego za wschodniej granicy stosowania. Ktoś zapyta z państwa, na co się to dzieje, dlaczego akurat jego? No ten człowiek z racji swojej przeszłości ma wiedzę, której się wszyscy boją. Tak jak, nie wiem czy mogę powiedzieć, boją się wiedzy pana hrabiego Potockiego. Tak. To jest co prawda inna liga, niemniej jednak ten człowiek nie ma żadnego zamiaru ujawniać nikomu nic, on chce spokojnie żyć. W każdym razie z tego, co pani Anna opowiadała, to rewizja w domu wyglądała wręcz, no, to film można. Kradziono po prostu wszystko, co popadło. Policjanci kradli. Zabrali wszystko, co było na wierzchu, a to majętni ludzie. Do tej pory nic nie wróciło z powrotem. Nie będę mówił o pewnym przypadku, bo dlatego, że mógłbym coś spłoszyć, to trzeba sprawdzić dokładnie, tam, bo to może się okazać, że nagle wyparowało. Niemniej jednak nie znaleziono żadnych narkotyków w domu, niczego, żadnej broni. Znaleziono dużo złota, dużo walorów, bo ci ludzie są bardzo zamożni i do dzisiejszego nie odzyskali. Ona nie odzyskała męża, mąż jest w stanie niewiarygodnym, no i od stycznia, od momentu jak go zatrzymali, pani Anna i jej synowie pełnoletni proszą o możliwość widzenia z ojcem. Ze słów, z informacji, jakie do pani Ani docierają, a ona ma swoje sposoby, żeby się dowiadywać, wychodzi, że ten człowiek jest pobity, że ma jakby przebitą rękę. On już jak gdyby nie kontaktuje, jest na takich środkach, on jest ciężko chory. Ona walczy od niego, o swojego męża do końca i ani syn, ani ta pani nie dostali do dzisiejszego dnia pozwolenia na widzenie. I ja poprosiłem o ksero, pani Anna ma mi przynieść jutro. Dzisiaj mamy którego? 29. 29, tak, to jutro mam się spotkać z panią Anią w Warszawie. Mam jej przynieść ksera wszystkich pism, które otrzymuję, które piszę do prokuratury i te pozwolenia, prośby o pozwolenie, na żadne nie było odpowiedzi. I ja byłem w podobnej kiedyś sytuacji, ale mój syn, moje córki, jak chciałem je odwiedzić, pisały prośbę. To za pierwszym razem pan prokurator odpowiedział, że nie, no bo to była robota polityczna, żeby mnie przetrzymać. Ale już za drugim razem odpowiedział, że tak, proszę, tutaj dał zgodę. Ale jakaś odpowiedź była. Najpierw nie, ale była. Tutaj nie ma żadnej. Nie będę mówił wszystkiego, wybacz, ale i drodzy państwo, dlatego że pewne szczegóły musimy jeszcze sprawdzić. Jeśli się to okaże prawdą, to sensacja powiedzieć to będzie mało. Teraz pani Anna walczy o swojego męża i ja nie wiem dlaczego nie może się z nim ona przez pół roku widzieć. Znaczy ja nie znajduję racjonalnych powodów. Pani Anna twierdzi,
A wierzcie mi, drodzy Państwo, że ona też ma takie kanały swoje, że ona się dowiaduje, jak on wygląda, co się z nim tam dzieje, co wyprawiają z nim, bo to też nie byli ludzie z ulicy, że tak powiem. No więc ona twierdzi, że dlatego nie dostaje wezwania, bo z opisów, jakie ona otrzymuje o swoim mężu, jakby go zobaczyła, to pewnie by zawału dostała i boją się tej konfrontacji. No i chcą go prawdopodobnie zabić, bo za dużo wie. I on za dużo wie i pani Anna się obawia, że na tych środkach, które on jest, to co on w tej chwili, on jest ubezwłasnowolniony. I tu chciałbym te słowo poruszyć. Biegły sądowy opisał chorobę tego człowieka i jego zdanie i zalecenie było jednoznaczne. Natychmiast puścić i leczyć w innym szpitalu. Mało tego, jest normalny dokument, że ten człowiek jest ubezwłasnowolniony. A ubezwłasnowolnionego nie trzyma się w areszcie. Nie w takich warunkach. Nic nie dociera. Do prokuratury nic nie dociera. I ja te dokumenty wszystkie widziałem. Będę je miał skserowane, jeżeli pozwolisz. To je tutaj puścimy na kamerę, bo chyba Państwo wiecie, że ja czy Aleks nie mówimy nigdy czegoś, czego nie jesteśmy pewni. I udokumentujemy to. Dobrze. I trzeci temat. Teren wrażliwy. Właśnie. Drodzy Państwo, ja... Żeby to nie zabrzmiało, że ja się coś reklamuję, czy ja nie mam parcia na żadne lustra czy szkła. Ale moja babcia była wiadomo kim legionistką, to babcia to była zakręcona mówiąc między nami. Dziadek był ułany, walczył w Bitwie Warszawskiej. Mój ojciec był powstańcem warszawskim. Ja 2 lata spędziłem w konwojach w Jugosławii. Robiliśmy to wszystko dla tego kraju. Nic, nikt z nas tego nie brał, ani pieniędzy, ani nic. Zresztą z ekipą wspaniałych ludzi jeździłem. A propos, do tej pory nie odezwał się jeden z posłów PiSu do mnie. Nie wiem, znaczy podejrzewam dlaczego. Piotr Pyzik, który jeździł w tych konwojach, może to poświadczył, pracował kiedyś na Nowogrodzkiej u prezesa, tam się kiedyś po latach spotkaliśmy, ale mniejsza z tym. I ja jakby no, z jakiejś takiej rodziny pochodzę, powiedzmy patriotycznej. Może dlatego tacy ludzie jak ja czy ty nie mamy milionów, bo nie jesteśmy szantażystami, nie wchodzimy w żadne złe układy, a wiedzę mamy. Tej wiedzy się politycy jednej z drugiej strony boją. I do czego zmierzam? W lutym tego roku, na przełomie stycznia lutego tego roku, otrzymałem od swojego jak gdyby no, informatora, no, współpracownika, takiego człowieka młodego, ale bardzo prężnego, też nie z ulicy wziętego, informację, że z tak zwanego terenu wrażliwego, co to jest teren wrażliwy? W każdym państwie, w mieście przeważnie gdzieś tam, no niekoniecznie w stolicy, jest teren, gdzie są zlokalizowane sztaby dowodzenia, jednostki wojskowe, akademie techniczne, różne tam laboratoria wojskowe pracujące na rzecz wojska. Taki teren wrażliwy jest w Warszawie. On ma tam średnicę kilku kilometrów, obejmuje kilka ulic. I ten człowiek był zbulwersowany. W okolice VAT-u i dookoła. VAT-u i dookoła, tak? No, tak. To nie jest problem pokazać taki teren wrażliwy. I przypadek sprawił, że ten młody człowiek, który zajmuje się, jest... nie komputerowcem, ale działa w elektronice. Namierzył wychodzące rozmowy telefoniczne z tego wrażliwego terenu. Te rozmowy są jak gdyby translokowane za granicę. Ten człowiek doskonale namierzył, ponieważ go to zbulwersowało, zaczął to namierzać. Czyli podsłuchał. Podsłuchał. Zanotował godziny, dnie, daty, minuty. Numery, z których się dzwoni i do których się dzwoni, i okazało się, że transmisja idzie na przykład do Turcji. Z tego, co wiem, z tej Turcji od jakiegoś miesiąca ona idzie dalej. Do kraju muzułmańskiego również. Na razie się wstrzymam do jakiego. I ten młody człowiek był tak zaskoczony tym, że mówi, panie Krzysztofie, ja wiem, dla kogo pan pracował, ja to panu tu zostawię. No to co robi taki człowiek jak ja? No, mieszkam w tym kraju, nie życzę sobie takich rzeczy i jestem ciekawy, czy jest to rozmowa o wczasach, czy to są biura podróży akurat ulokowane w tym, prawda? I kto to dzwoni i dlaczego w tych rozmowach pojawia się na przykład takie słowa jak odprawa będzie tu czy tu. Chyba, że to odprawa posłów greckich, no ale to nie wiem. I ja na przełomie stycznia lutego idę do MON-u, najpierw się umawiam na spotkanie, przyjmuje mnie 2 panów pułkowników. Ja im to relacjonuję nie tylko, zresztą to. Dostarczyłem, ja nie jestem z PiS-u, ale zaraz tu powiem może o pani Krystynie, bo to jest też ciekawostka. Nie jestem w PiS-ie, ale to nie znaczy, że nie jestem patriotą, Polakiem. Relacjonuję tym panom, rozmowa trwa ponad godzinę.
i oni to przyjmują, są zaskoczeni, nie tylko tą informacją, bo im przekazałem kilka, a część na piśmie, żeby nie było, i poprosiłem o podbicie tamtej drugiej informacji, bo tej nie podbijam, dlatego że to może być coś z SKW, z SW, więc, ale resztę wszystko, czekam na odpowiedź, dzień, dwa, trzy, nie ma. Po 2 tygodniach piszę pismo do tych panów, idę na biuro podawcze, też sobie podbijam kopię, a z każdych urzędów zawsze biorę, już nauczone doświadczeniem, jak to było. Do dzisiejszego dnia, mamy czerwiec, nie ma odpowiedzi na żaden z tych punktów, dla mnie to są newralgiczne rzeczy. Ani o tym, ani o niczym. I zacząłem sobie myśleć tak, 3 możliwości. Albo ci panowie nie uwierzyli w to, ale ja pokazałem, kim jestem, że ja dam dowody na to. Albo zlekceważyli, albo jest grupa w MON-ie, która działa albo przeciw ministrowi, albo przeciw pani Beacie Szydło, naszej pani premier, lub chce zaszkodzić wizerunkowo PiS-owi, bo ja sobie nie wyobrażam, gdybym ja był na miejscu tych pułkowników, dostał takie informacje, ja bym alarm zrobił natychmiast. Chyba że powiadomili pana ministra, a pan minister ma powody, żeby tego nie ruszać. Ale dla mnie powody w tych punktach, które ja przekazałem, żeby ich nie ruszać, no to musiałby, nie wiem, to musiałby mieć tu na czole nalepkę, jestem przeciwko Polsce. Mhm. Jestem przeciwko armii. Ale to musiałby z tym chodzić. No, tak ja to przyjąłem. Do dzisiejszego dnia nie ma odpowiedzi i nie ma niczego, a te rozmowy dalej trwają. Czyli nadal ktoś informuje kogoś za granicą, nie wiadomo gdzie. Nie wiadomo, znaczy, bo Turcja jest tylko takim jakby... Jakby przekaźnikiem. Najpierw tak. Szło do Turcji, potem dalej. Mówmy szczerze i nie owijajmy w bawełnę, bo zresztą za to sobie odsiedziałem trochę, że byłem szczery kiedyś. Chociaż mi jeden z moich przyjaciół generałów ostrzegał, nie mów, bo pójdziesz do aresztu, i za miesiąc mnie zamknęli. Więc jeżeli, drodzy Państwo, byliby to Rosjanie, to po pierwsze, no, mistrzowie agentury. Robiliby to w zaszyfrowanej formie. To są zawodowcy. Tak. Jeżeli robią to nasi przyjaciele, których zamieniliśmy czerwoną gwiazdę na białą, tylko kolor się zmienił, bo za czasów Związku Radzieckiego no, penetracja naszych służb była totalna, bo my byliśmy sojusznikiem. Sojusznik ma prawo wejść wszędzie, jeden do drugiego, tylko myśmy do nich nie wchodzili, oni do nas tak. Teraz jest dokładnie to samo. Tylko mamy innego koloru sojusznika, który włazi gdzie chce. Robimy błędy straszliwe w stosunkach z naszymi aliantami, z sojusznikami zachodnimi, ale to jest osobny temat. Powiem tylko ciekawostkę, że spotkałem się z człowiekiem, który w Brukseli się tam obraca w kręgach wojskowych. No i mówi, wiesz co, jak się dowiadują, że ma przyjechać Antoni Macierewicz, to mówi, chłopie, wszyscy idą, nikogo nie ma, nikt z nim nie chce rozmawiać, boją się spotkania, jak ognia nie chcą go, a jak są, przychodzą pewne papiery, to część jest czytana, a część traktowana jako wymysły i makulaturę. No to jak ja się mogłem czuć wtedy, jakby mi takie rzeczy mówił jako Polak. No i tutaj mnie zastanawia, jeżeli to byłaby biała gwiazda pod tym, no to nie dziwię się, że nie ma reakcji. Tylko wtedy, co to za różnica? W tamtym ustroju i układzie warszawskim, to był układ polityczno-wojskowy, legalny. Było dobrze, no to teraz też jest dobrze. Tylko czemu na tamten nadajemy, a ten jest lala cacy. I to jest, drodzy Państwo, dla mnie tajemnica, milczenie do tej pory. I ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli ktoś odsłucha, a mam nadzieję, że jakiś decydent mądry, bo ludzie są, w PiS-ie są mądrzy ludzie, tylko akurat nie na tych stanowiskach, co powinni być. Ja się tak zastanawiam, jeżeli ja i ten mój kolega młodszy i ta jego grupa, tam jest jeszcze chyba jeden, no 3 to już jesteśmy grupą przestępczą. Mamy taką wiedzę i nie tylko taką, to może my powinniśmy kierować siłowymi resortami. Skoro nam się chce, mamy wiedzę i my chcemy naprawdę to robić. Do dziś, nie wiem, powtarzam jeszcze raz, dlaczego nie było na żaden z punktów, które dałem odpowiedzi. A dzisiaj przywiodłem Aleksemu zakreślony krąg tego tak zwanego wrażliwego, skąd idzie cały czas transmisja. Może to jest coś takiego, że dzwoni ktoś, cywil czy oficer, do swojej znajomego do Turcji, słuchaj, przygotuj mi tam jakieś krewetki czy ośmiorniczki, bo już Sowę zamknęli, to ja przyjadę tam. Ale to trzeba powiedzieć. Panie Krzysztofie, no dziękujemy, że pan się tym przejmuje, ale my wiemy o tym. I mnie by to wystarczyło, tego nie drążył. Wiecie, w porządku, będziecie reagowali. Ale cisza jest podejrzana. No i do dzisiejszego dnia, jak mówię, nie ma odpowiedzi. Tak. I jeszcze ta pani... To znaczy, nazywana jest pan profesor, wybaczę, Niesiołowski. Poznałem pana profesora Niesiołowskiego w latach 90.
On oczywiście ewoluował politycznie i medialnie, ale nazywana ta pani jest Niesiołowskim w PiS-ie. Otóż, drodzy Państwo, jeżeli nie możecie być lwem, bądź lisem. Pomyślałem tak, nie mam żadnej awersji co do PiS-u, bo ja już podkreślałem parę razy, drodzy Państwo, i podtrzymuję, że Jarosław Kaczyński jest jednym z najskuteczniejszych polityków w Europie. I panie Jarosławie, myśmy się kiedyś poznali. Ja tego nie wycofuję bez względu na wszystko. Natomiast, no to co było o tym rabinie, no, to kogo on ma koło siebie, pan prezes, no to pomijając panią premier. Jest paru, dwóch, trzech ministrów fajnych. Nieraz dają się wpuścić w malinę. Ja mówiłem o panu Gowinie? Nie. Nie. To jak powiem o tej pani, bo to jest ciekawostka tylko taka. Więc pomyślałem tak, pani Krystyna Pawłowicz, co by o niej nie mówić? No jest kobietą, a ja mam estymę, ja mam pojony szacunek do kobiet, zwłaszcza Polek. Ale wszystkie na świecie są kobiety. Najważniejsze, my jesteśmy na drugim miejscu. Pomyślałem, że skoro jest tak blisko pana prezesa i jest wpływową osobą, może ona mnie wysłucha, zostawię jej te materiały. W międzyczasie mój taki, powiedzmy, partner biznesowy znalazł pieniądze z Unii. To są bardzo prężni, mocni ludzie, którym się chce pracować. Gdyby oni byli zatrudnieni w agencjach rządowych, drodzy Państwo, to mielibyśmy coraz mniejszą dziurkę budżetową. Oni wiedzą, jak to robić, łapówek nie biorą, robią to dla nas. Znaleźli pieniądze na szkolenie emerytów, seniorów. Komputerowe szkolenie. Z Unii. Polegało to na tym, że płacone byłoby wszystko, łącznie z cateringiem, z dowozem tych ludzi. Mało tego, chcieliśmy to robić w salach katechetycznych lub na terenie kościoła, gdzieś tam wynajętych, ale za zgodą danego proboszcza. Jak dana parafia by korzystała? No żeby, wiadomo, kościół ma zawsze potrzeby. Każdy z proboszczy na kościół dostał 4000, by dostawał za każdą taką grupą. I te pieniądze już były zablokowane. Potrzeba było tylko wsparcia. Nie mogłem go nigdzie otrzymać, co mnie dziwi, no jak to PiS jest przeciwko Kościołowi. Mówię, nie, pojadę do pani Krystyny. Bo tam te inne rzeczy. A ponieważ szacunek dla kobiet jest obowiązujący w dalszym ciągu, zadzwoniłem najpierw do biura, usłyszałem, że sekretarką jest pani, nie pan. Zresztą z nimi się lepiej rozmawia z paniami, bo panowie mają jakieś usztywnienia zawsze i tylko dzień dobry przekażę, do widzenia, to jest ich całe, się boją. Powiedziałem, że przyjadę osobiście się umówić i wykonałem te 300 km do Mińska Mazowieckiego z Żywca, ponieważ wiedziałem, że to jest pani, jedna i druga to kobiety, zamówiłem dla pani Pawłowicz bukiet, no nie mogłem go podnieść z róż, ale i dla pani sekretarki, żeby nie czuła się urażona, trochę mniejszy. Był szok, zdziwienie i pani sekretarka umówiła mnie z panią poseł, tam w biurze poselskim, podała mi dzień i godzinę. Ja mniej więcej powiedziałem, o co chodzi, że potrzebuję też wsparcia. Byłem zadowolony, mówię, no jeżeli pani Pawłowicz, co by o niej nie mówić, ale jest wpływową osobą. Ona jak dostanie dokumenty, to coś z tym zrobi. Przynajmniej przekaże prezesowi. Bo ja mam takie dziwne odczucie, że pan Jarosław nie o wszystkim jest informowany. Koterie, które się żrą między sobą, przepraszam za słowo, w PiS-ie to wiadomo. I proszę sobie wyobrazić, ja taki zadowolony mówię, no kurczę, wreszcie ktoś, decydent, mimo że ja rozmawiałem i z panem Adamczykiem, ministrem, i z panem Terleckim, zresztą miło wspominam pana Terleckiego, ale widocznie ma coś inaczej, więcej na głowie, przekażę pani Krystynę. I wyobraź sobie, drodzy państwo, na dzień przed spotkaniem mam telefon, pani odwołała z panem spotkanie. Pierwsza myśl, kurczę, za mało róż albo nie dołączyłem gdzieś z 5 bombonierek, ale nie wiedziałem, czy wolno. Pytam, dlaczego? Odpowiedź kuriozalna. Bo pan nie jest członkiem PiS-u. No wszyscy wiedzą, że nie jestem, że muszę być. No i nie będzie pani poseł z panem rozmawiała. Skierowała pana na Nowogrodzką, żebym poszedł do Nowogrodzkiej. Byłem tam kilka razy. Gdy PiS był w opozycji, rozmawiano ze mną, tam są takie dwa pokoje zwierzeń. Przychodził pan z PiS-u, grzecznie, zawsze, fajnie, panie Krzysztofie, co pan ma, to, fajnie. I nie było problemu, żeby kogoś zaraz dyżurnego rozmówcę do mnie ściągnąć. Od czasu, gdy PiS jest u władzy, tam na Nowogrodzkiej trzykrotnie usłyszałem, nie możemy do pana nikogo tu poprosić, bo pan nie jest z PiS-u. Ma pan legitymację, jest pan członkiem PiS-u? Nie, nie jestem. To niestety, może pan tylko na piśmie. I tak mnie potraktowała pani Krystyna,
Także, no niestety, piszę, przegrałem. Ale zaskoczyło mnie to, bardzo mnie to zabolało. I wróćmy teraz jeszcze do tej ciekawostki o panu Gowinie. 2 lata temu dostałem informację. Drodzy Państwo, ja mam naprawdę ludzi, takich kolegów, przyjaciół, w różnych instytucjach, i siłowych, i słabszych, którzy wiedzą, co mówią. Nieraz się boją to z tym wychodzić, bo albo są jeszcze w służbie czynnej, albo nikt im nie wierzy, albo się po prostu boją. I dostałem informację, że pan minister Gowin, jak Państwo pamiętacie, była taka propozycja, plan ustawy hazardowej. No, kiedyś było. Było to takie. Pan Gowin w to się mocno zaangażował i też PZPN. I czy to przypadek zrządził? Chyba tak, chociaż to nie ma przypadków. Ja od człowieka swojego, znajomego, oficera zresztą, służby czynnej, i potwierdził mi to drugi, już nie w służbie czynnej, który już nie jest, ale ci ludzie, nie wchodzi się z tego kręgu, tam się jest zawsze, że trzecim partnerem jest grupa w Polsce wspomagana przez czeską grupę uczciwych inaczej na poziomie naszego Mokotowa, naszego Wołomina, Pruszkowa. No, pierwsza reakcja, no, jest nieprawdopodobna, więc trzeba uprzedzić. Dzwonię do pana Bońka, miałem jego prywatną komórkę i mówię, panie prezesie, nazywam się tak a tak, mam bardzo ważną informację dla pana, proszę w to nie wchodzić. Z grubsza chodzi o aferę hazardową, na której Polska według tego pomysłu i z tymi partnerami traciłaby 4 miliardy rocznie. Pan prezes się autentycznie przejął, poprosił, żebym mu te dokumentacje i nazwę tej grupy ewentualnej zagranicznej zostawił, zadzwonił do sekretariatu, do PZPN-u, ja przejechałem do Warszawy znowu. Myślę, że mi ktoś kiedyś zwrócił za... Tam żyć, człowieku, ja za własne pieniądze to wszystko robię. Także panie Macierewicz, no jestem patriotą, wiesz, tak do pana się odzywam. Pojechała, rzeczywiście pani sekretarka czekała, wiedziała nazwisko moje, była zalakowana koperta, dałem i po jakimś czasie okazało się, że wycofano się z tej i stworzono drugą. A gdybym tak nie zwrócił uwagi, gdybym tego nie powiedział, popłynęlibyśmy na 4 miliardy. I takich, drodzy Państwo, informacji, gdzie Skarb Państwa traci ogromne pieniądze, ja mam bardzo dużo, tylko nikt nie chce ze mną rozmawiać. Ja do pana Morawieckiego osobiście zaniosłem pisma, mam podbite. O generalnej dyrekcji, no tam to jest totalne. No, wiem, że teraz dyrektor Ołdak został zastąpiony przez innego. Być może po moich pismach, bo korupcja, to co mi proponowano, to jest nieprawdopodobne. I też nie ma reakcji. Też nikt mi nie odpowiedział, mimo że ja dałem nazwiska, kwoty, no fakty. A nie tak, że w maglu się dowiedziałem. I to mnie boli, że tu z jednej strony podnosimy hasła wolność, równość, braterstwo, patriotyzm, kościół, honor i ojczyzna. A jak przychodzi co do czego, to ani honoru, ojczyznę mam gdzieś. Liczy się tylko niestety to, co Fenicjanie wymyślili. Pytanie, czemu tak mało. Dokładnie. Dobrze, na dzisiaj to wystarczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję.